same skandale. I wycia. I wycia. Same skandale i wycia. To gdzie by to pomyśleć, żeby pieśni królestwa miały być takie, że się wyje, jak pies do księżyca. O, Ojcze nasz, i ile ona milion razy powie Ojcze nasz, i ani razu ona nie uwzględni imienia Bożego Jehowa. Ani razu. To dobre, nie? Co to za akcent Fatima? A może Fatima po prostu? A no i Fatima. Tak. Fatima, no. My się to nie boimy żadnego tematu, niech mówi, no i co? W naszej ojczyźnie także wiemy, że jest pielęgnowana. Nasza ojczyzna jest w niebie, powiedział apostoł Paweł. Też figura pielęgnowała. Znaczy jego ojczyzna. W parafiach każdej diecezji od 14 października 95 roku do 11 października 96 roku. Tak, dzisiaj także są organizowane czuwania, procesje, modlitwy różańcowe, adoracje w diecezjach, w poszczególnych parafiach i w sanktuariach. Na sanktuarium jasnogórskim będzie także, odbędzie się dzisiaj wielbienie z Maryją, koncert także maryjny, tutaj też 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej obchodzimy. Tak, i orędzie fatimskie, jak wiemy, jest zaakceptowane przez Kościół. Stało się przede wszystkim to dlatego, że zawiera ono prawdę i wezwanie samej Ewangelii. Mianowicie tutaj wpisują się w to orędzie słowa Jezusa. Samej Ewangelii, ale nie tylko Ewangelii. Jak są dodatki, to dodatki mogą zanieczyścić Ewangelię i to poważnie. Tak rzeczywiście nie było. Do każdego z nas jest to wołanie do nawrócenia i pokuty. I to rozległo się, jeśli chodzi o orędzie fatimskie, na początku XX wieku. A jest skierowane jest szczególnie do obecnego stulecia, w którym my żyjemy. Wiemy, że Maryja w objawieniach fatimskich kierowała w szczególny sposób właśnie wezwanie do pokuty, do nawrócenia i do modlitwy różańcowej oraz nabożeństwa do Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, które jest ukierunkowane na zachowanie pokoju w świecie w obliczu wojen i tego wszystkiego, co się dzieje na świecie i co my też, w czym my też uczestniczymy. Może szczególnie tutaj w Polsce jest pokój, ale przez media docierają do nas te informacje i przecież niedaleko za granicą wschodnią Polski też toczy się wojna. Tak, no my chcemy też to wezwanie Maryi na różne sposoby podejmować. Benedykt XVI, najbliższy współpracownik świętego Jana Pawła II podczas też pielgrzymki do Fatimy 13 maja stwierdził, że łudziłby się ten, kto wysądził, że misja Fatimy została zakończona. Ona ciągle trwa i ciągle jest aktualna. I orędzie fatimskie jako ostrzeżenie i wezwanie do Matki Bożej do nawrócenia nie jest też czymś jednorazowym, jak mówił święty Jan Paweł II. Musi być podejmowane z pokolenia na pokolenie. Zgodnie też ze znakami czasu, bo tutaj te znaki czasu ciągle się odsłaniają. Ale te słowa Jana Pawła II z pokolenia na pokolenie, one też odnoszą się do tego, co Maryja wyśpiewała i dziękując Panu Bogu za dar Bożego Miłosierdzia, które też Bóg udzielał narodowi wybranemu z pokolenia na pokolenie i potrzeba właśnie
dla każdego z nas i dla narodów, i to zostało też podkreślone przez świętego Jana Pawła II, potrzeba jest miłosierdzia. I ono, orędzie fatimskie, ono tutaj jakby porusza, wpisuje się w temat potrzeby Bożego miłosierdzia i potrzeby także ludzi, którzy byliby miłosierni, bo ciągle potrzeba takich osób. W pierwszej części tego orędzia fatimskiego Matka Boża, jak wiemy, ukazała dzieciom wizję piekła, właściwie ukazała im to, czym jest, jakie są skutki ludzkiej nieprawości, ludzkiego grzechu i skutki wyboru właśnie takiego, a nie innego, który odrzuca Boga w życiu człowieka. Wiemy, że też w drugiej części podany jest najskuteczniejszy sposób ratunku przed piekłem, jest nim w szczególny sposób głęboka wiara, której możemy się najlepiej nauczyć przez poświęcenie niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Też myślimy tutaj o pierwszych sobotach miesiąca, o sakramencie pokuty, który dla nas jest bramą do Bożego miłosierdzia. No i jeszcze trzecia część tajemnicy, jak wiemy, fatimskiej, mówi o historycznych też konsekwencjach kryzysu wiary i moralności, a więc o tym, jakie mogą być skutki też odrzucenia orędzia fatimskiego. To tak pokrótce, jeśli chodzi o same przesłanie fatimskie. Kiedy zwrócimy się właśnie ku niepokalnemu sercu Maryi, to wiemy, że to serce zostało zachowane od grzechu pierworodnego, od tego osłabienia, rozbicia całej wewnętrznej struktury osoby, którego skutki ciągle w nas trwają, a od którego została Maryja zachowana. Matka Boża właśnie pokazuje na swoje niepokalane serce jako na miejsce też naszego ratunku przez jej pośrednictwo. Ukazuje także przez swoją osobę, czym właściwie jest Boża miłość i Boże miłosierdzie. Jednocześnie wskazuje nam i daje nam pewność, że Bóg nie jest obojętny nawet co do najmniejszego zła, które człowiek czyni. Nie jest mu obojętne. Dzisiaj często zarzuca się jakby Panu Bogu brak interwencji w świecie, czy też właśnie taką obojętność wobec zła, ale właśnie Maryja tutaj jasno nam wskazuje, że Bóg cierpi w Chrystusie. To kiedy patrzymy właśnie na Matkę Bożą, na jej słowa, na objawienie fatimskie, to ukazuje się niejako taki ból Boga spowodowany przez człowieka. Kiedy my kontemplujemy mękę Jezusa, to tym bardziej ta świadomość w nas wzrasta. I też wzrasta nam w nas świadomość, że bez właśnie dzieła odkupienia, bez tego dzieła, które jest owocem Bożego miłosierdzia, że ludzie, kurwa, człowiek nie może być ocalony. I uczą się męki dla nas i specjalnie im więcej się uczą, tym ciemniej. Przeżywamy jak diabeł zrobił, nie? Okres Wielkiego Postu tutaj w sposób szczególny jest takim okresem. Zobacz galerię, a to najbardziej szokujące to odkupienia poprzez kontemplację męki naszego Pana, ale jednocześnie wzrasta w nas przez tą kontemplację, przez rozmyślanie to wszystko, co jest związane z prawdą o grzechu, a o czym także orędzie fatimskie mówi. Ta świadomość grzechu jest bardzo ważna, bo ona jest zacierana. Człowiek we współczesnym świecie na różne sposoby chce to rozmyć, czy też jakoś zdystansować się do tej prawdy, zlekceważyć, zafałszować, uniknąć tego trudnego tematu. A w tym orędziu on tutaj jasno wybrzmiewa. Grzech i jego konsekwencje. I
wołanie o nawrócenie, jednocześnie wołanie o pokutę, o modlitwę, szczególnie modlitwę różańcową. I ten dramat grzechu to jest przede wszystkim dramat właśnie życia bez miłości, bo my widzimy sytuacje, które są właśnie sytuacjami pełnymi grzechu, to są sytuacje, gdzie brakuje człowiekowi miłości do Boga i do drugiego człowieka. To jest takie zaprzeczenie tego, co jest istotą naszego człowieczeństwa. Człowiek jest powołany do miłości, powołany do szczęścia. A tutaj każda sytuacja grzechowa właśnie to powołanie deformuje i jednocześnie rodzi owoce, które są właśnie owocami gorzkimi w naszym życiu. Jest to jakieś, zresztą w tej pierwszej wizji jest to jakieś odbicie też zawsze tej przerażającej sceny nieobecności Boga, odbicie piekła. Jednocześnie wiemy, że jest to owoc ludzkiej samowoli, woli czy też działania wykorzystanego w oderwaniu od tej relacji z Bogiem. Człowiek w grzechu, właściwie człowieka w grzechu stać tylko na samowolę, na jakąś też niewrażliwość, na odczytanie Bożego zamiaru, na spełnienie tego Bożego zamiaru, na to, żeby człowiek właśnie był też świadomy tego, do czego jest powołany. Tak, to jest jakby pierwszy negatywny też aspekt orędzia Fatimskiego, który przedstawia, ukazuje nam właśnie te konsekwencje ludzkich czynów, które są popełniane w oderwaniu od prawa Bożego i gdzieś jednocześnie ta pokusa zamazywania tej jasnej prawdy o tym, czym jest grzech, a ona jest potrzebna do tego, żeby człowiek się nawrócił, żeby też podjął odpowiedzialność za swoje czyny, odpowiedzialnie starał się właśnie, jeśli nie może już pewnych rzeczy wyrównać, a tak jest w życiu człowieka niejednokrotnie, nie możemy naprawić, wrócić do przeszłości, sytuacji, przeprosić niektórych ludzi i naprawić zło, to wtedy jest to miejsce na Boże miłosierdzie, na to, że powierzamy to Panu Bogu, staramy się Mu jakoś też tutaj wynagrodzić poprzez konkretne akty, a jednocześnie niejednokrotnie jest to związane z tym, że no, musimy udźwignąć też ciężar grzechów, nie tylko naszych, ale także i innych osób, bo żyjemy w społeczeństwie, żyjemy jako ludzie, jesteśmy z sobą też powiązani niewidzialnymi więzami. Jednocześnie te relacje są właśnie bliższe czy dalsze, ale zawsze człowiek żyje właśnie w społeczeństwie, zawsze żyje w relacjach. I Pan Bóg tutaj w orędziu fatimskim przez Maryję, która jest przecież niepokalana, czyli czysta, dziewicza, całkowicie otwarta na działanie Ducha Świętego, zachowana właśnie od tej całej zmazy grzechu, przez jej osobę wzywa do powrotu, do tego, żeby człowiek z powrotem powrócił do Bożego Miłosierdzia. No myśmy obchodzili rok jubileuszowy, rok Bożego Miłosierdzia, specjalna okazja do tego, żeby naprawić to wszystko, co oddać Panu Bogu, to wszystko, co właśnie niszczy człowieka i odbiera mu ten blask świętości, blask powołania, bo człowiek jest powołany do wyższych rzeczy. Każdy z nas, jak wiemy, to światło Ducha Świętego, jeździmy, udzielamy sakramentu bierzmowania i zawsze ta refleksja idzie też po tej linii właśnie, że Duch Święty wewnętrznie człowieka odradza, odnawia, rozświetla, wskazuje mu właściwą drogę ku wartościom. Są dary Ducha Świętego, ale ta współpraca z darami Ducha Świętego, ona ma rodzić konkretne owoce, które są przede wszystkim, nadają ludzkiemu życiu sens, który nikt nie zostanie odebrany, wskazują jasno cel, rozwijają osobowość, budują właściwe relacje społeczne,
to jest całe światło i całe piękno człowieka. W tym się odbija, w tej otwartości na działanie Ducha Świętego. I Maryja jest tutaj dla nas taką osobą, która prowadzi nas i do której musimy się zwracać. To będzie Fatimskie. Nam to jasno wskazuje, szczególnie modlitwa różańcowa Ojciec Święty Jan Paweł II. W związku też z Orędzie Fatimskim on mówił, że właśnie modlitwa, jeszcze raz modlitwa, potrzeba modlitwy, ponieważ modlitwa otwiera nas na działanie Ducha Świętego, a poza tym przygotowuje nas do pogłębia w nas właśnie tą zdolność zaufania w stosunku do Pana Boga i zdolność jednocześnie przebaczania, bo człowiek, który się nie modli, bardzo łatwo zaskorupia się w swoim człowieczeństwie. Na początku może jest to niewidoczne, ale jeśli się wycofuje z tej relacji z Bogiem, to coraz bardziej ta skorupa staje się silna i coraz mniej tej zdolności do otwartości, do przebaczenia, zdolności do tego, co tak jest, co przecież jest tak bardzo cenne, a więc do bycia człowiekiem wrażliwym na biedę moralną, na biedę materialną drugiego człowieka i też do tego, że do bycia człowiekiem wrażliwym w tym sensie, że człowiek no jakoś bardziej rozumie też drugą osobę, ale to wszystko rodzi się z tego, że jest dużo zaufania wobec Pana Boga, dużo zaufania wobec Ducha Świętego, który działa w sercu każdego zresztą, każdej osoby właśnie usprawiedliwionej przez chrzest i prowadzi do coraz większej zażyłości, bliskości z Panem Bogiem. To jest, jeśli właśnie grzech nas przygniata tak bardzo, to znaczy, że jest w nas, jest za mało ufności, ta ufność jest mała i za bardzo też opieramy się na sobie, za mało opieramy się na Bożej łasce, na łasce Bożej. Dlatego nawrócenie to ufność i o ile też ufam Panu Bogu, na ile też ufam Panu Bogu, na tyle nawracam się, na tyle to rodzi we mnie właśnie tych dobrych owoców. Myślę tutaj też o owocach Ducha Świętego, jak wytrwałość, czystość, posłuszeństwo, cierpliwość. Jest to wszystko, co jest potrzebne, żeby człowiek właściwie prawidłowo rozwijał się i żył w zjednoczeniu z Panem Bogiem, bo Orędzie Fatimskie jasno mu ukazuje, że bez nawrócenia, bez zjednoczenia z Chrystusem, myślę tutaj też o drodze sakramentalnej w Kościele, nie ma ratunku ani dla człowieka, ani dla świata. Po prostu jest tyle też głupoty w działaniu człowieka, tyle jest niewrażliwości, jest tak zmasowana też edukacja osoby w kierunku właśnie zdystansowania się jakiegoś negatywizmu, czy też w kierunku sceptycyzmu wobec Boga i wobec Kościoła, wobec tego wszystkiego, co Kościół też sobie ma, tego całego depozytu wiary i łaski jednocześnie, która jest udzielana w sposób szczególny przez sakramenty. Myślę, że to sakrament pokuty jest podstawowym sakramentem zawsze w odrodzeniu osoby ludzkiej, w odrodzeniu też społeczeństwa. Jeżeli chodzi o ten, muszę ci powiedzieć, jeżeli chodzi o ten internet na Orange, to oni mają bardzo mało internetu. Oni dają bardzo mało internetu. Nawet tamten pierwszy Samsung, co jedna karta była na abonament, a druga była na internet, karta, to ona bardzo mało ma internetu, gówno prawda. No może dla ciebie to wystarczy, ale jak ja przesyłam filmy na YouTube, to mi zaraz powie, że blokada, bo jak sobie wyznaczę granicę. Bardzo mało internetu dają. Pochodzi, wiesz, jak pytam na tym Facebooku, to może i akurat. Ale na T-Mobile'u bezwzględnie 1000 razy więcej, jeszcze tutaj taki pakiet 20 wchodzi, że za darmo, napiszesz best na 801.20, best to ci dają 20 giga internetu, to przecież nawet nie ma się z czym to równać. Na T-Mobile'u mówiłam ci, nie kupuj sam żadnych tych wyśle poszły do tego T-Mobile'a, więc sobie kupił i oni
powiedzmy, dają dużo internetu, czy na karty, czy na abonament, a Orange bardzo mało, tam 15 KK coś tam, KK gówno, K8, to ma być MG, GB, dużo, dużo, a tu dziadostwo. Ale telefon może być ładny i dostępny. Ta modlitwa, modlitwa różańcowa, ona otwiera też tą przestrzeń dla Wszechmocy Bożej, żeby działała w sercach ludzkich, żeby ten egoizm, który przecież niczego nie rozwiązuje, a przeciwnie... Orange to jest Orange, to jest oszustwo. Bardzo smutne skutki. Mało internetu. No, no, gdzie to porównać z T-Mobile'em? Jakieś święto, jak Polska mecz wygra, czy cokolwiek, oni dają bardzo dużo internetu. To jest też tragedia, egoizm, indywidualizm, to wszystko... To jest byle powodu. Lubią to dać, a tam ci nie lubią. A życie odnoszone też do Pana Boga jest i piękne, i pełne. Wydajmy Panu Bogu szansę, że mógł działać w naszym życiu. I to wezwanie fatimskie, ono tutaj ciągle... Tak jak to zostało powiedziane przez papieża Benedykta i poszczególni tutaj papieże, którzy odpocząwszy od papieża czasu Fatimy, Benedykta XV, później Piusa XI, który w 1930 roku uznał oficjalnie objawienie za autentyczne i jednocześnie późniejsi biskupi Rzymu, Rzym oczywiście nasz, Jan Paweł II tutaj miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej, jak wiemy, w związku z zamachem na jego życie w 81 roku 13 maja. To jest szczególny dzień. Wszyscy ci papieże, bo aż do papieża obecnego, papieża Franciszka, dostrzegali właśnie w Orędziu Fatimskim Bożego miłosierdzia dla ratowania człowieka i świata. I tak my też chcemy to interpretować, i tak w ten sposób chcemy do tego orędzia też podchodzić. Cały czas to przesłanie fatimskie, ono jest aktualne i tym bardziej w związku z pielgrzym Ojca Świętego jest dzisiaj bardzo mocno wyeksponowane. Myślę, że wszyscy przeżywamy to, zresztą w naszych parafiach dzisiaj na pewno mamy taką możliwość tylko uczestnictwa oczywiście w wydarzeniach w Fatimie, ale także właśnie wzięcia udziału przy procesjach fatimskich, czy tak jak powiedziałem, nabożeństwach, adoracjach, to wszystko jest po to, abyśmy to przesłanie, aby to przesłanie stało się motywem naszego życia. Nie chodzi o to tylko, abyśmy coś usłyszeli, czy mieli jakieś informacje na ten temat, ponieważ to jest dla nas za mało. Potrzeba życia właśnie tym orędziem wzywającym do modlitwy różańcowej, wzywającym do kultu, do nabożeństwa niepokolonego serca Najświętszej Marii Panny, wreszcie wzywającym do przemiany, do nawrócenia, do odrodzenia duchowego, osobistego. Radio kończy. Rodzina, gdzie jest przecież bardzo potrzebne świadectwo, szczególnie w obecnej sytuacji modlitwy rodziców, wskazywania dzieciom, wychowywania tych osób, które są powierzone nam do konkretnych wartości, aby one, te osoby później nie przeklinały życia wobec trudności. Maryjo Królowa Polski, jesteśmy w Polsce.
Szwabrzyk, szef biura poszukiwań i identyfikacji IPN. Zdarzało mi się być co najmniej 5 jam drogowych, w tym co najmniej jedną jadą osobą, a co najmniej 7 ton ludzkich. Jeszcze szereg grupów pojedynczych obok z prawej i z lewej strony w kierunku wchodzi lokalizacji tego miejsca. Nie mamy żadnych możliwości, że natknęliśmy na sekwencję połówków więziennych w początku lat 50. Nie jest niestety tak, jak chcielibyśmy, żeby było. To znaczy, że są to wszystkie szczątki w układzie anatomicznym. Niestety tak nie jest. Mamy ślady po koparkach, a my te szczątki znajdujemy tylko na masie długości około 12 metrów, szerokości około 1 metra. Mamy tutaj te szczątki niestety zniszczone, praktycznie bez stóp, ale także bez głów. Odnalezione szczątki zostaną poddane analizie pod względem anatomicznym. Pobrany zostanie też materiał do badań genetycznych. Na zaproszenie prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy 19 maja wizytę w Polsce złoży prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Rozmowy prezydentów Polski i Niemiec będą dotyczyły przede wszystkim kwestii polityki międzynarodowej, przyszłości Unii Europejskiej i relacji transatlantyckich. O wizycie prezydenta Niemiec z małżonką w Polsce poinformowała kancelaria prezydenta. Polska i Niemcy są po roku bardzo intensywnych kontaktów związanych m.in. z obchodami 25-lecia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Prezydent Andrzej Duda z poprzednim prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem spotkał się 5-krotnie. Frank-Walter Steinmeier został zaprzysiężony jako prezydent przed obu izbami niemieckiego parlamentu 22 marca. Na południu Polski zachmurzenie duże, okresami deszcz, po południu także burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 14 stopni na północnym wschodzie do 20 stopni na zachodzie, a na wybrzeżu od 12 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy Polski porywisty, na wybrzeżu okresami dość silne i porywiste, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru to 65 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali ciśnienie będzie powoli rosnąć. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej po aktualnościach dnia. Prawdy, prawdy po trzykroć, prawdy jako chleba. Oto hasło na dzisiaj, tego nam potrzeba. Niech słowo znaczy słowo, a nie hasło puste. I nieprawda odbita w szybie krzywych luster. Drodzy przyjaciele, rodzina Radia Maryja. Jak pewno wielu już z Państwa zauważyło, od jakiegoś czasu raz po raz pojawiają się w mediach i nie tylko w mediach, ale także na scenie politycznej wypowiedzi, twierdzenia, szczególnie z PO i Nowoczesnej, że obecny rząd płaci na Radio Maryja. Powtarzam, że obecny rząd płaci na Radio Maryja. Ostatnio lider tak zwanej partii Nowoczesna Ryszard Petru powiedział, cytuję: trzeba robić wszystko, aby odciąć finansowanie państwowe na Radio Maryja. Koniec cytatu. Oczywiście jest to bezwstydne kłamanie. Kłamanie, tak, to jest kłamanie. Jak wiemy, wszystko kłamanie jest, tak. I to jest do skontrolowania nawet. Jest utrzymywane przez jego słuchaczy, ludzi rozumiejących wagę ewangelizacji Polski i świata i wiedzących, jak bardzo ważne są media katolickie i rozróżniających media polskie od polskojęzyczne. Każdy umiejący odczytywać nawet podteksty wie, iż mówiący, że utrzymuje nas rząd, bezwstydnie kłamią, a przez te kłamstwa chcą zniechęcić ludzi do wspierania, utrzymywania naszych mediów, chcą doprowadzić, by Radio Maryja i Telewizja Trwam upadły. Utrzymanie tych mediów dochodzących na cały świat kosztuje, to jest jasne, miliony złotych miesięcznie. Ale dla milionów słuchaczy, jeśli byliby oczywiście wszyscy odpowiedzialnie solidarni, to niewielka suma każdego miesiąca od każdego słuchacza i telewidza pomoże
że te media nie zamilkną, ale zrobią dużo dobrego dla Polaków w Polsce i w świecie. Jeśli ci z tych partii Platforma i Nowoczesna kłamstwem walczą z Radiem Maryja, to pytam się, czy w innych sprawach mówią prawdę? Czy są wiarygodni? Czy kłamcą? Można powierzać losy ojczyzny? Wciągnijcie państwo sami wnioski z tego. I bądźmy mądrzy. Nie miejmy też niechęci do ludzi, do żadnych ludzi. Módlmy się za nich, ale miejmy niechęć do zła. Trzeba rozróżniać człowieka od zła. Człowiekowi pomagać, podnieść się, ale zła nie tolerować. Dziękuję serdecznie. Droga rodzino Radia Maryja, kochane dzieci, młodzi przyjaciele, o uwagę prosimy zespoły dziecięce i młodzieżowe działające w całej Polsce przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II organizujemy po raz pierwszy festiwal dla dzieci i młodzieży. Istnieje zatem możliwość zaprezentowania swoich umiejętności. Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia udziału w konkursie tylko do 30 maja. Festiwal dla dzieci odbędzie się 17 czerwca w sobotę. Rozpoczęcie mszą świętą o godzinie 9. Planowane zakończenie spotkania o godzinie 16. Zapraszamy gorąco dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Hasło festiwalu: Maryjo, my Twoje dzieci. Każdy zespół wykona 3 utwory: maryjny, patriotyczny i dowolny. W festiwalu mogą wziąć udział zespoły amatorskie, schole, chóry dziecięce, zespoły folklorystyczne. Zgłoszenia z tekstami utworów, maksymalnie 3 zwrotki oraz krótką informację o zespole należy kierować na adres sanktuarium z dopiskiem Festiwal dla Dzieci. Należy także przysłać płytę CD, tak zwane demo, z nagraniami utworów zgłoszonych na festiwal. Do finałowego etapu festiwalu zostanie zakwalifikowanych 15 zespołów w 3 kategoriach: zespoły folklorystyczne, schole dziecięce i chóry dziecięce. Natomiast festiwal dla zespołów młodzieżowych odbędzie się 19 sierpnia, także w sobotę. Festiwal jest związany z liturgicznym wspomnieniem bohaterskich młodych ludzi znanych jako Poznańska Piątka. Hasło festiwalu: Maryjo, jesteśmy młodzi. Każdy zespół wykona 3 utwory: maryjny, patriotyczny i dowolny. W festiwalu mogą wziąć udział zespoły amatorskie, posługujące przy parafiach, schole, chóry młodzieżowe oraz zespoły muzyczno-wokalne. Zgłoszenia z tekstami utworów, podobnie jak przy festiwalu dzieci, maksymalnie 3 zwrotki oraz krótka informacja o zespole powinna zostać nadesłana na adres sanktuarium z dopiskiem Festiwal Młodzieży. Podobnie jak w przypadku dzieci należy przysłać płytę z nagraniami utworów zgłoszonych na festiwal, tak zwane demo. Do finałowego etapu festiwalu zostanie zakwalifikowanych 20 zespołów. Raz jeszcze zapraszamy. Festiwal...